Bystrzycka Kryształowa Aleja Gwiazd to zbiór gipsowych portretów znanych postaci świata filmu, kultury związanych z Bystrzycą Kłodzką. Oficjalnego otwarcia alei dokonali burmistrz miasta Renata Surma, reżyser Kazimierz Kuc oraz aktorka Barbara Kraftówna z udziałem mieszkańców Bystrzycy Kłodzkiej. Otwieramy dzisiaj pierwszą postać, jeśli chodzi o naszą Aleję Gwiazd. Na początek chcieliśmy, żeby to były osoby związane z filmem, teatrem, które mają też powiązania z Bystrzycą Kłodzką. Dlatego też dzisiaj to będzie twarz pana Kazimierza Kuca, który wiemy, że 55 lat temu nakręcił film w Bystrzycy Kłodzkiej w całości. Film pod tytułem Nikt nie woła. Jedną z główniejszych ról zagrała pani Barbara Kraftówna, którą też dzisiaj gościmy, a patrząc już na wiek tych aktorów, bo przecież przypomnijmy, 55 lat temu byli już pełnoletni, więc naprawdę to dla nas też i pod tym względem jest bardzo niesamowite wydarzenie, że możemy ich gościć tutaj, z czego się bardzo cieszymy. Portret Kazimierza Kuca został odlany z materiału do złudzenia imitującego szkło kryształowe, stąd też nazwa tej innowacyjnej atrakcji w Bystrzycy Kłodzkiej. Pierwsza płaskorzeźba stanęła w parku miejskim wzdłuż murów obronnych. Nie wiem, czy mogę zdradzać. W każdym razie na pewno dzisiaj był już pan Janusz Majewski, reżyser filmowy, między innymi CK Dezerterzy, to jest jego film. Więc został już dzisiaj zdjęty odlew jego twarzy. Myślę, że to będzie następna postać. Też wyraziła zgodę nam pani Agnieszka Holland. Miejmy nadzieję, że to też również dojdzie do skutku. Są propozycje też innych osób, ale niech to na razie pozostanie tajemnicą. Uroczystość była również doskonałą okazją do ponownego spotkania z reżyserem oraz z jedną z najwybitniejszych polskich aktorek Barbarą Kraftówną, którzy w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury opowiadali swoje wspomnienia z pracy na planie filmu pod tytułem Nikt nie woła. Więc myśmy z operatorem zjeździli cały Dolny Śląsk i wszystkie miasteczka żeśmy przejrzeli i z tych wszystkich na nasze potrzeby ówczesne Bystrzyca okazała się bezkonkurencyjna, ponieważ jest na niezwykłe położenie plastyczne. Wtedy było miastem bardzo zaniedbane. Wyglądało na to, że ono nie było remontowane przez 500 lat. A jednocześnie w związku z tą destrukcją tych ścian, murów, to dla nas było jakby masło dla naszych machinacji plastycznych z obrazem. I w związku z tym wiedzieliśmy, że to jest jedyne miejsce i że tylko w tym miejscu możemy ten film zrealizować. Więc on głęboko jest utkwiony w mojej pamięci, bo ja już pierwszy film też robiłem na ziemiach zachodnich. I w związku z tym myślę, to jest jakby może najgłębszy powód, że dzisiaj tutaj jestem, ponieważ ten film był nieprawdopodobnie trudny, jeśli chodzi o stronę zawodową. Tak jak właśnie mówi, że ona zobaczyła coś, czego nikt nie przeżyła w kinie, że się inaczej opowiada. I w te stare mury zaklęty był nas pot, nasz wysiłek, a ja dlatego nie pamiętam Długopola, ponieważ byłem zawsze tak zmęczony i tak skupiony, że po prostu chorowałem na bezsenność i nie miałem siły w ogóle obejrzeć, co jest poza oknami tego naszego pensjonatu. Postanowiliśmy zatem kulturalnie rozwinąć nasze miasto, pójść w kierunku, który tak naprawdę dla wszystkich jest bliski i z którego tak naprawdę wszystkie pokolenia i tych młodszych, i tych starszych będą czerpać. To przecież nieustające źródło i wiedzy, i informacji tutaj o naszym regionie, o naszym kinie polskim. I te największe produkcje filmowe właśnie w Bystrzycy. Stąd postanowiliśmy uświetnić, uczcić i zatrzymać dla potomnych pamięci te największe produkcje filmowe i połączyć je z artystami, którzy je tworzyli w naszym mieście. Ten wyjątkowy wieczór uświetnił występ Artura Chamskiego, polskiego aktora i wokalisty pochodzącego z Bystrzycy Kłodzkiej. Przyjechałem dzisiaj do Bystrzycy Kłodzkiej zaśpiewać recital w Domu Kultury w związku z przepiękną inicjatywą Powstaje w Bystrzycy Aleja Gwiazd. I dzisiaj jest inauguracja. Pierwszą gwiazdą, która pozostawi po sobie ślad w Bystrzycy,
to jest pan Kazimierz Kuc, a ja jestem jednym z mieszkańców, osobą, która z tej okazji wystąpi i zaśpiewa. Czuję się bardzo wyróżniony. Bardzo dumny jestem z Bystrzycy i bardzo dumny jestem sam z siebie, że tutaj pochodzę właśnie z tego miasta. Czuję się częścią, jestem bystrzyczaninem, mimo że już, no już długo jakby tutaj nie jestem zameldowany i jestem gościnnie, ale właściwie to jest mój cały czas dom i Bystrzycę nie zamieniłbym na Warszawę. Ale co jeszcze jest ciekawe, bardzo dużo dostaję takiej właśnie pozytywnej energii od strony mieszkańców Bystrzycy. Oni czuję, że jestem ich, a oni są moi. To jest fajne. Z tobą zamieszkać chcę, tego jednego dziś pragnę. Z tobą zbuduję tak, nad tym, co naprawdę ważne. Z tobą zamieszkać chcę, i tego jednego dziś pragnę. Z tobą dziś pragnę dla ciebie i dla mnie.